Ja bym poprosił, czy Państwo, zanim dojdziemy, przejdziemy znowu do procedowania, jest tu Pani ze stowarzyszenia, też chciała nam zabrać chwileczkę, zapraszam, przytoczę informacji. Państwo, to Pan, bo to będzie już później większa debata, dłuższa dyskusja. Nazywam się Małgorzata Spasiewicz-Kulas, reprezentuję Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska i jestem koordynatorką działań Forum Rehabilitacji, które trwają na osiedlach Uborek i Olsza 2. Więc ta informacja głównie jest kierowana do tych Państwa, którzy reprezentują te dzielnice, te osiedla, ale również do całej dzielnicy, ponieważ chcieliśmy prosić dzielnicę o włączenie się do sieci partnerów w Forum Rehabilitacji, o czym trochę więcej powiem później. Dotarły do Państwa informacje mailowo o tym, co dotyczy Forum Rehabilitacji. Ja w skrócie przedstawię te informacje jeszcze raz. Rehabilitacja, jak Państwo wiedzą, w tym kontekście nie dotyczy ciała, tylko osiedli. To proces, który dotyczy zarówno infrastruktury, jak i działań społecznych, kulturalnych, integracji społeczności mieszkającej na osiedlach. Rada Miasta Krakowa przyjęła miejski program rehabilitacji i do przeprowadzenia pilotażu zostały wyznaczone 3 osiedla, na których będą powstawać 2 pilotażowe programy rehabilitacji. Jako pierwszy powstanie program rehabilitacji dla osiedli Uborek i Olsza 2 i będzie on powstawał w takiej eksperymentalnej formule partycypacyjnej, czyli włączającej mieszkańców, ale też przedstawicieli instytucji i organizacji, które działają na obszarze osiedli. W związku z tym na osiedlach odbędzie się szereg spotkań, warsztatów, spacerów. Te spotkania będą miały najróżniejszą formę, podczas których odbędą się dyskusje na temat tego, jak funkcjonują osiedla, jak mogłyby funkcjonować, co można by na nich poprawić. W kolejnej fazie te zebrane informacje będą przekształcane w treść programu, który również będzie pisany, jakby sama treść będzie redagowana wspólnie z mieszkańcami podczas spotkań prowadzonych przez moderatora ze specjalistami. W tym czasie odbędą się również warsztaty tworzenia projektów, ponieważ ten dokument, to jest dokument strategiczny, który zawiera wizję, uzupełnione o propozycje projektów, które tę wizję mogą realizować. Więc będziemy tutaj zachęcać przedstawicieli, w szczególności instytucji, które są w stanie później realizować te projekty, o to, żeby w warsztatach uczestniczyć i takie projekty załączyć, ponieważ to, że będą one zawarte w programie, bardzo wzmacnia ich szanse w uzyskaniu zewnętrznych dofinansowań i głównie z myślą o tym ten program powstaje. Jest szansa, że będą środki na rewitalizację w ramach środków unijnych najnowszej perspektywy. To jest jeszcze decydowane w Urzędzie Marszałkowskim, więc nie ma takiej 100% pewności, ale jest taka możliwość. A dodatkowo projekty mogą być realizowane z przeróżnych dofinansowań, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe, ale też instytucje na działalność kulturalną czy działalność taką społeczną mieszkańców. W ramach realizatorami tego forum jest głównym realizatorem jest Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa, który jest inicjatorem tego programu. W partnerstwie oprócz stowarzyszenia, które to prezentuje, jest również Instytut Socjologii UJ-u i Politechnika Krakowska, ponieważ równolegle do rozmów, spotkań z mieszkańcami będą prowadzone również badania, na podstawie których sporządzane zostaną specjalistyczne diagnozy i analizy, które będą załączone do programu, co również jest wymaganym elementem przy ubieganiu się o zewnętrzne środki. Także propozycja partnerstwa
czy włączenie się do sieci partnerów forum. Jeżeli chodzi o dzielnice, to głównie pomoc, prośba o pomoc w promocji tego wydarzenia poprzez dystrybucję gazety Forum Rehabilitacji. Będzie wydawana gazeta o charakterze informacyjnym, o samym procesie rehabilitacji i wydarzeniach, które się będą działy, ale będziemy tam też informacje o tym, co się dzieje na osiedlach, bo jeden z naszych celów jest zebranie tych aktywnie działających osób i instytucji po to, żeby później też realizowały zawartą w programie wizję. Innymi elementami promocji tutaj, które mogłaby się włączyć Rada Dzielnicy, to umieszczenie informacji na stronie internetowej, w biuletynie dzielnicowym, ale też w gablotach Rady. I kolejny taki blok to pomoc we współorganizacji wydarzeń, ponieważ spotkania i spacery, które będą się odbywały w kwietniu i w maju, będą po części organizowane przez nas, ale będą się również opierać o partnerstwo z instytucjami i osobami z osiedli. Więc tutaj jest prośba do Państwa, którzy reprezentują te osiedla, o kontakty do osób, które mogłyby wziąć czynny udział, współtworzyć spotkania. Ja listę tych spotkań przeszlę do Państwa mailowo, żeby teraz nie zabierać cennego czasu. I kolejnym jeszcze takim ważnym elementem, który może być tutaj płaszczyzną współpracy, jest podsumowujące wydarzenie forum, które będzie miało formę pikniku. Będzie na nim prezentowany dokument, będą się odbywały również dyskusje na jego temat. Będzie to takie integrujące wydarzenie na osiedlach. Podczas całego procesu forum będzie również przygotowywana wystawa, która z jednej strony będzie przedstawiać w ciekawy, wizualnie sposób to, co zostało wypracowane podczas spotkań, co znajdzie się w programie. Będzie też mówić o historii osiedla. Ten piknik wstępnie przed nas planowany jest na 7 czerwca, więc tutaj jest też pytanie o wydarzenie planowane przez dzielnicę. Wiem, że jest... 14 czerwca. Aha, czyli po prostu sobie nie przeszkodzimy. Bo rozmawiałam też z punktem aktywności lokalnej, który działa na Ugorku i być może my połączymy swoje wydarzenie. Właśnie, ja chciałam zapytać, co wpłynęło do Państwa wybrania się Ugory? To nie, ja nie, ani stowarzyszenie go nie wybierało, wybrała to Rada Miasta na podstawie wielokryterialnej analizy osiedli zabudowy blokowej, czyli takiego naukowego opracowania, które zostało zrobione dla 19 osiedli krakowskich. Można go znaleźć na stronie rewitalizacji, na stronie... Rozumiem, tylko że po prostu wiem, że punkt aktywności lokalnej właśnie na Ugorku tam wykonał bardzo dużo działań aktywizujących mieszkańców. I bo brakuje mi to właśnie w tej materiale właśnie tego partnerstwa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Punkt aktywności lokalnej jest partnerem. Celem tych działań jest innego niż to, co robi PAL. Nasze wydarzenia też mają taki charakter podobny do wydarzeń organizowanych przez PAL, po to, żeby były one atrakcyjne dla mieszkańców i żeby jak najwięcej osób wzięło udział w dyskusjach, ale głównym celem tego działania jest napisanie, stworzenie strategicznego dokumentu lokalnego programu rehabilitacji, w ramach którego później PAL może realizować swoje projekty. Więc państwo nie mają żadnego finansowania, prawda? Że one mogą w przyszłości przez kogoś kiedyś być realizowane. Rozumiem, że jest fajne, żeby zebrać pomysły. Tak. Też znając mieszkańców, wiem, że jeżeli oni wygenerują pomysły, oni oczekują ich realizacji. Wiem, dlatego,
Dlatego, ponieważ wiemy, że już dużo było takich działań i teraz ja reprezentuję Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, która nie jest tożsama z urzędem. Współpracujemy przy tym projekcie. Wiem, że dużo było takich aktywizujących działań już prowadzonych na osiedlach, dlatego w tej akcji edukacyjnej i informacyjnej my kładziemy duży nacisk na pokazanie, jaki jest tego cel i również przekazanie informacji o tym, że wypracowane rozwiązania nie będą realizowane w 100%, ani nawet nie będą w 100% przez, czy nie będą finansowane z pieniędzy gminy miejskiej Kraków. No skąd pozyskacie fundusze na to działanie? Znaczy my jako stowarzyszenie nie będziemy pozyskiwać funduszy. Zadaniem stowarzyszenia jest tworzenie dokumentu wspólnie z mieszkańcami. Ten dokument jest dokumentem osiedla. Instytucje które i organizacje, które wezmą udział w tworzeniu tego dokumentu, mogą stworzyć własne projekty i ten proces ma im w tym pomóc i ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne. Więc tutaj... Ja słucham panią i się zastanawiam, coś to urząd wymyśli. Zwłaszcza, że na osiedlu Ugorek w tamtym rejonie jest tak dużo stowarzyszeń i instytucji, które w sumie pani robi praktycznie to samo. Nie mają środków, rozbudzacie zainteresowania mieszkańców, oni będą liczyć, że coś realizujecie, później znów wyjdą z niczym. Ja bardzo rozumiem te niepokoje, bo jesteśmy, no jakby ja sama mam takie odczucia. No właśnie. Natomiast kontaktowałam się z niektórymi z tych stowarzyszeń, będę bardzo wdzięczna, jeżeli pani mi przekaże kontakty również do innych. I myślę, że uczestnictwo w tym programie i informacja i możliwość uzyskania wiedzy o tym, jak pozyskiwać zewnętrzne dofinansowania, naprawdę im się przyda. Bo nie można też liczyć na to, to już jest moje osobiste zdanie, że wszystko będzie finansowane z funduszy gminnych i ja reprezentuję stowarzyszenie, które funkcjonuje właśnie dzięki pozyskiwaniu grantów. I naprawdę to jest możliwe i to są niemałe kwoty, więc to jest jedna z możliwych dróg. Ale oczywiście jest też pole negocjacji i to już jest państwa rola, lobbowanie za tym, żeby znalazły się finanse w kolejnych latach w budżecie miasta na rehabilitację osiedli. No, wydaje mi się, że to właśnie jest rola. Tak, ale my to robimy z inną instytucją, więc tak jakby pani zwracała się do nas w tej samej sprawie. Z jednymi współpracujemy, natomiast pani w tej samej sprawie. Czy pani teraz o miejskim ośrodku? Nie tylko. To nie wiem. Takie już były organizowane tutaj nasza pani radna i brała udział w radach. Ja myślę, że brakuje komunikacji między instytucjami, co już było na danym osiedlu robione, bo instytucje nie mają wiedzy. Lepiej byłoby, gdyby po prostu zadać taką wiedzę, co było robione i wyjść z propozycją zrobienia czegoś innego, coś więcej dla mieszkańców. Bo jeśli chodzi o aktywizację mieszkańców, to jest sprawa bardzo trudna. Przykład Pały na Wiśniowej, gdzie prowadzimy warsztaty, to w tym były dwie osoby, dwóch radnych i dwóch mieszkańców, pracownicy Pały. Także tutaj w tym kierunku jakieś działania. Staramy się proponować coś innego. Na ten moment nie mam dokładnego harmonogramu, ponieważ on do końca tego tygodnia powstaje i przekażę znowu państwu dokładny harmonogram i to, jak te wydarzenia wyglądają, wydaje mi się, że to jest trochę inna propozycja. Cel też jest inny, jeśli chodzi o warsztaty. Podejrzewam, że chodzi pani o warsztaty w organizowało wydarzenie. Tak. To informacje z nich również my posiadamy i te wypracowane rozwiązania są w bazie pomysłów na postaje, które będą wykorzystane przy tworzeniu dokumentów, ale wnioski z warsztatów to nie jest to samo, co dokument strategiczny.
strategiczny uchwalony przez Radę Miasta być może zostanie uchwalony, będzie przekazany do Rady Miasta. Przepraszam bardzo, to... muszę powiedzieć, że te wnioski, które wypłynęły podczas tych warsztatów, one marzą mieszkańcy o tym, żeby one były realizowane, tylko cały czas się zastanawiamy, co w ramach rewitalizacji osiedli, kiedy te środki spłyną, bo na przykład mieliśmy ostatnio takie spotkanie, co zrobić z wybranym projektem, którym właśnie miało powstać takie centrum kulturalno-sportowe, rozrywkowe, ale nie ma pieniędzy. I cały czas czekamy, co znaczy to hasło rewitalizacja. Co ono obejmuje? Nie to, że my mamy się uaktywnić, bo mieszkańcy jak potrzeba, to się uaktywnią i starają się współdziałać. Natomiast ja uważam tak samo jak koleżanki, że jest to powielenie projektu, który na tym terenie osiedli przeznaczonych do rewitalizacji już został zrealizowany. Ja nie wiem, co pani chce, co państwo jako stowarzyszenie chcecie jeszcze z tych mieszkańców wycisnąć, bo myślę, że mogą się to bawić, spotykać, jak będzie pogoda korzystna oczywiście. Natomiast zawsze będzie to oczekiwanie, ale kiedy nastąpi realizacja naszych pomysłów? No właśnie, nawiązując do tego, o czym pani mówiła. Tak, nawiązując do tego, o czym pani mówiła i o projekcie zaadaptowania kotłowni ziemi na centrum kulturalne. Jesteśmy, współpracujemy też ze spółdzielnią i jakby możliwość zrobienia tego to jest uzyskanie dotacji unijnej na przeprowadzenie takiej adaptacji. I w ramach tych działań, tak jak mówiłam, odbędą się warsztaty projektowe razem ze spotkaniem z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Miasta, który zajmuje się dotacjami unijnymi, gdzie będzie można uzyskać konkretne informacje o tym, jak taki projekt można zrealizować. Ale to więc spółdzielnia musiałaby napisać ten projekt. Tak, no. I mam taki zamiar. No, zawsze ktoś musi to zrobić. Jest wiele możliwości i tutaj Wydział Rozwoju ma propozycję tego, jak to mogłoby się wydarzyć. Także no, moim osobistym zdaniem jest to krok naprzód, bo to już jest przekuwanie tych pomysłów w rozwiązania, które mają szansę realizacji, pokazywanie dróg finansowania. Nie wiem, jak pani uważa, że mogłoby to się inaczej wydarzyć. Bardzo dziękujemy, rozwiesimy te plakaty. Szkoda, że to nie jest na przykład rejon Powstańców, Strzelców. Nie ma, na tym rejonie. Szkoda, że państwo nie zwróciliście się do dzielnicy o wskazówki, który właśnie rejon objąć. Pani Rada, przepraszam, to była informacja. Został przygotowany dokument, według którego państwo działają w danym, więc nie mogli oni sobie wybrać innego rejonu. Państwo też mieliście pewne rzeczy, że pani informuje, że będą spotkania prowadzone tutaj dotyczące pozyskiwania tych środków, więc wtedy mieszkańcy albo będą w tym kierunku występować i starać się te pieniądze pozyskać. Państwo tylko przedstawiają tutaj ofertę informującą i dotarcia do mieszkańców, jak już nie ma. Ja może już nie będę więcej czasu zabierać, a panie, proszę o kontakt i możemy się umówić na osobne spotkanie.